Historia tego wspaniałego orderu zaczyna się od dwóch wielkich bohaterów: Tadeusza Kościuszki i Józefa Poniatowskiego w roli dowódców Wojska Polskiego. W wielkiej bitwie pod Zieleńcami rozprawili się z Rosjanami. 18 dzień czerwca. Roku nie podałam i niech nikt z Państwa mnie za to nie wini, bo to był 1792 Anno Domini. Król w przypływie euforii zwycięstwa nakazał im nadać order wojennego męstwa. Ten wspaniały medal to siły odznaka. To honor dla ludzi, którzy ginęli brat za brata. To hardość i męstwo ukryte w orderze.